W lotach tutaj w ostatnich trzech konkursach rozegranych na letalnicy trzeci. Peter Precht, 250 metrów, rekord życiowy, drugi wynik w historii lotów narciarskich. Ogromny doping kibiców, będzie bardzo daleki, ależ niesamowicie daleki lot Petera Prechta. To jest w okolicach 250 metra, to jest być może nowy rekord świata, nie, ale 248,5 metra, dwie noty po 20 punktów za styl, niesamowicie. Widzieliśmy, jak cenę Precht obserwował skok brata, jak ściskał kciuki. No ale to, co pokazał Peter Precht, to prawdziwe mistrzostwo. Znakomity kunszt lotniczy, jaki zademonstrował tutaj. 238,5 wczoraj w kwalifikacjach, 232,5 dzisiaj podczas serii próbnej. On wspominał o tym, że ta tutejsza publiczność go niesie, że ten obiekt bardzo mu odpowiada, że on ciężko pracował na to, by walczyć z Severinem Freundem, ale dla niego niezwykle istotne jest to, by mocnym akcentem zakończyć ten sezon, i to jest niewątpliwie bardzo mocny akcent Petera Prechta. 248,5 metra, co jest nowym rekordem letalnic. Przepięknie, no brawo, brawo. Uznanie wszystkich, oczywiście Mirana Tepesa, sztabu szkoleniowego Słoweńców, młodszego brata Petera, no on sam zadowolony. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi fetuje. Naprawdę przepiękny skok. Dodane jeszcze punkty za wiatr. Łączna nota 241,8. 19,2 punktu przewagi nad jego rodakiem Jurijem Tepesem na trzecim